Siemanko, siemanko, witam wszystkich. Szczęśliwego nowego roku w tym roku. Słuchajcie, także niespodzianka wypaliła. Zaczynamy projekt domu Korona. Jest to projekt domu z dom25000.pl od Pawła Wagi. Wszystko będziecie mieli w opisie. Zaraz też zobaczycie animację tego projektu. Tym razem jest to projekt w kształcie litery T, ale posiada lekkie modyfikacje. Przede wszystkim zmieniło się to, że na dole jest teraz sypialnia, łazienka i salon oraz kuchnia. I to co jest ciekawe, u góry tak samo mamy możliwość zrobienia łazienki, ponieważ jest w tym samym miejscu łazienka, sypialnia oraz salon. Czyli będą dwa salony, dwie sypialnie i dwie łazienki w tym domu. Jego nowoczesny kształt na pewno nie jeden wzrok przyciągnie, przede wszystkim wyróżnia się tym, że jest nietypowym projektem domów do 35 metrów, czyli domu bez pozwolenia. Po więcej szczegółów zapraszam na stronę dom25000.pl. Na naszej stronie znajdziecie około 30 gotowych projektów, które wystarczy tylko podpisać i zanieść do swojego starostwa i możecie tak jak my zacząć przygodę z budową domu bez pozwolenia do 35 metrów. Więc tak kochani, jest to projekt, który jeszcze nie był, przynajmniej ja nie widziałem, żeby ktoś na YouTubie go stawiał. Jest to bardzo ciekawy projekt, jak widzieliście na animacji. No i co, pierwszy dzień na budowie, pierwszy odcinek, taki zapoznawczy. Sznureczki mamy rozciągnięte, będziemy ławy szalować, wykop jest zrobiony. No i w końcu wlatuje nowa seria odcinków. Tylko co, Leszek jest, Leszka znacie. Siemanko, siemanko, witam. Leszek jest incognito. Oaza spokoju, moje przeciwieństwo, dlatego tak dobrze nam się współpracuje. Na wstępie, kochani, chciałem powiedzieć tak. Pokazać wam projekt, pokażę wam, jak to będzie wyglądać rzut fundamentów. Nasz prowizoryczny stolik. Więc tak. O, nawet jest znak wodny dom25000.pl. Także w opisie znajdziecie link do projektów Pawła i do Pawła kanału. Kanał się też nazywa dom25000, nie? Okej, więc tak, mamy tutaj z tym wykuszem to jest, pamiętacie ten projekt jak na animacji, u góry będzie też ta jaskółka, także robimy w ten sposób, więcej zdradzę w kolejnych odcinkach, nie można wszystkiego, także co, ławy będziemy sobie szalować, ziemia jest dosyć taka miękka, także nie będziemy kopać, czy to się nie obsypywało, zachowamy to jak jest na projekcie, 105 od punktu 0, ten strefy przemarzania, wszystko jest w opisie. Nie pierwsza taka robota, także nie obawiamy się. No i działamy, no to tak pokrótce taki odcinek chciałem wam zrobić. Po prostu niespodziankę moim kochanym widzom. Dziękuję, że jesteście. Jeżeli będziecie wspierać, oglądając wystarczy jakąś łapeczką w górę i komentarzem, to będziemy wdzięczni. Patrzę, bo tutaj gwoździe sobie poprzebijałem, bo mam wymiar zrobiony. Tu geodeci nanosili chłopaczkowi, także pozdrawiamy mojego kolegę Patryka, naszego inwestora. Słuchajcie, 700 na 532. Taki wymiar zachowali geodeci. Ja sobie poprzesuwałem, bo ten wymiar, wiadomo, to jest już wymiar jakby krawędzie bloczków, nie? Ja sobie go przesunąłem o 8 i zrobiłem krawędź zewnętrzną ławy. Wszędzie poprzesuwałem, to wam później opowiem jeszcze, jak będziecie chcieli szczegółowo. Wszystko jest w projekcie, wymiary, także my się po prostu kierujemy projektem. Macie 716, oni zrobili wymiar 700. Palcem się nie pokazuje, więc zrobimy tak. 716, oni zrobili 700, bo oni po 8 cm sobie cofnęli na jakby bloczek, bo ława ma 40, jak damy, położymy sobie bloczek, ma 24, to zostaje nam jeszcze po 8 cm ława wystaje z dwóch stron, dlatego stąd jest 716 minus 16 po 8 i mamy wtedy 700, czyli krawędzie jakby bloczków, było ściany fundamentowej z bloczków, rozumiecie? A my sobie poprzesuwaliśmy po 8 gwoździe, żeby mieć krawędzie zewnętrzne ław. I dlatego sznurki są puszczone i tak to wygląda. No, także dzisiaj więcej takiego mierzenia. Teraz mamy sznureczki puszczone i po prostu od sznurka robimy sobie ten wymiar co na projekcie, żeby góra ławy wszędzie była tak samo. Będziemy sobie szalować z desek koryta. Także zobaczycie już w kolejnych odcinkach. Śnieg nam nie przeszkadza.
Dzisiaj który jest? 8? Dzisiaj jest 8 stycznia. Najlepsze jest to, że w Rumi, w Wejherowie, w Gdyni nie ma śniegu, a u nas na wiosce mikroklimat. Zawsze zima jest, nie? Przynajmniej dzieci się cieszą. Przynajmniej dzieci się cieszą, dokładnie. Zima nam nie straszna, nie? Trzeba zakasać rękawy i działać, kochani, także co? Dziękuję, że jesteście. W końcu kanał znowu odżył, jest robota. Nie chciałem wam pokazywać tam innej pracy, tylko związaną z małymi domkami i mamy dom, mamy projekt Korona i lecimy. Lechu, coś chciałeś powiedzieć, kogoś pozdrowić? Wszystkich pozdrawiam i życzę tak dalej, żeby dali robotę, dawali domki, stawiali. No, byl cały czas do przodu, przede wszystkim przed siebie, dokładnie. A Marzenki nie chcesz pozdrowić? Marzenka jest w pracy zajęta. Dobrze, to ja pozdrawiam Marzenkę wtedy. No, także dzisiaj mówię. Już zaczynamy, czekajcie na kolejne odcinki. Jeżeli ktoś nie zostawił subskrypcji, to zachęcam i do zostawienia dzwoneczka, gdyż będziecie na bieżąco. Łapeczka, komentarz, mile widziane. Trzymajcie się, do następnego. Czekajcie na kolejne. Pozdrawiam.